Cześć, Madzie, witajcie w grze Beholder 2. Ostatnio tutaj był u nas jegomość, który poinformował nas o naszym ojcu, co tam się działo, nie działo, tak? I teraz mamy tutaj 6 godzin, żeby sobie to wszystko rozdysponować. Ja już wcześniej tutaj odkryłam, że tutaj na stole płaci się rachunki. Dzięki Bogu żadnych rachunków na razie nie mamy. Ja się w sumie troszkę obawiam, jak będzie z płaceniem rachunków. No, ale może jakoś wyrobimy. No bo słuchajcie, na G2 z kodem MADZIK macie 3% cashback, no więc może się uda. Link macie w opisie filmu. Więc my tutaj spróbujemy. Mówiliście, że przez telefon można odbierać sobie tutaj te punkty. Ale ja wcześniej też patrzyłam i nie było. Chyba, że... No teraz też nic. Zakończ rozmowę. No dobra. To tak. Weź list i... Umiejętność hakowania terminali Patriota. Dobra. Hono tu w bok. Zobaczymy, co tutaj dają. Co w telewizji można obejrzeć? Pewnie jakiś film jak Miłość, nie? Albo Klan. Pasja wodza, typ widowni, romantyczne nastolatki, pracownicy ministerstwa. O, to mogłoby być, słuchajcie, dobre, bo byśmy się tam z pracownikami, no, dogadali. Bo przecież ostatnio ten, co nas szkolił, powiedział nam, że no, wykonuj swoją pracę, zaprzyjaźnij się, coś tam, nie? Tylko, że to jest za hajsy, to mi tak średnio się opłaca, więc tutaj żywe Boreańczyki co najwyżej godzinę. Dobra, więc co, na razie sobie stąd wyjdziemy, zobaczymy, co tutaj jeszcze możemy zrobić i zobaczymy, na co te 6 godzin nasze przeznaczymy. Tu jest regał. Łamanie prostych haseł. Czy to będzie pod to hakowanie? Tu i tu godzina i... Dobra, to na razie sobie weźmiemy raz, przeczytamy. To raz przeczytamy. Słuchaj, dobra, dwa razy sobie przeczytamy. Mamy 3 godziny. Wyjdź stąd. Tutaj mamy łóżko, ale nie, ja cały ten czas chcę nam zużyć. Dlaczego gotować w tej grze nie można? Dobrze, obejrzymy sobie to. No i zostały nam 2 godziny. Nie, no tutaj nic więcej nie ma. Kasy nie chcę wydawać, bo no... Presja rachunków, słuchajcie, tak? No to dobra, to pouczymy się czytać, jak... Znaczy czytać, umiejętności z czytania, skoro mamy 2 godziny. No to akurat to macie. Raz i raz. Zostało nam 15 minut. I mamy to, patrzcie, no, umiejętność hakowania terminali. Weź, możesz tu jeszcze wrócić? Ja tam chyba nie doczytałam tak na szybko. Łamanie prostych haseł, no ale nie było słowa hakowanie, to sobie nie zatrybiłam. Dobra, no 15 minut, no co zrobimy 15 minut? No, ty... Kim ma 15 minut, nie? W sumie 15 minut, słuchajcie, to jest takie barbarzyństwo. Położyć się do łóżka, te 15 minut. 10 minut zasypiasz, śpisz te 5 minut i nagle cię budzi kogut. Nie, jakby ja u siebie na budziku mam takiego piącego koguta. Jezu, to kark byś mu skręcił, rosół ugotował, no... Dobrze. Włam się na dowolny terminal. No dobrze, spróbujemy. Mnie martwi, dlaczego tutaj w dalszym ciągu ja nie mam punktów. No ale dobra, zobaczymy. Co to jest? Uliczna lornetka. Nie, to mnie nie interesuje. Z panią mogę porozmawiać? Nie mogę. Nara. W ogóle mówiliście, że wam grafika troszkę nie pasuje. To jest taka ciekawa dość. Tak inna, nie? Widać po prostu, że nie jest to ta sama totka w totkę kontynuacja, tylko już coś nowego. Dobra, bo tutaj mi dziewczynka chodzi, śpiewa. Ona miała iść z mamą do domu. Czemu ona dalej tu chodzi? Dzień dobry panu. Zapytaj, dlaczego nie idzie do domu. Dlaczego nie pójdziesz do domu? Tam jest nudno, w radiu same bla bla bla, ostatnio to było. No ale... Ona wtedy czekała na mamę, tak? Teraz jest ranek. I dalej czeka na mamę? Do szkoły nie pójdzie czy coś? No, nie wiem, to jest podejrzane. Was mogę podsłuchać? Nie mogę, ta jest tutaj jakaś skonfundowana. On też. Nie wiem, jak małżeństwo to może się sypie. No zobaczymy, no tutaj pan nie chce rozmawiać. No dobra, to idziemy.
Nie mogę się przyzwyczaić, że podchodzę do drzwi i nie muszę na nie klikać, bo ja mam ochotę klikać na to. Strażnik. O, mogę porozmawiać ze strażnikiem. Szkoda, że tak długo, że trzeba tak długo czekać na urlop. Mogli je nam w końcu wprowadzić. Rozmowa o wszystkim. Nie ma pan nic przeciwko, że tu trochę postoję. Gdy siedzi się przez cały dzień samemu, człowiek ma ochotę z kimś porozmawiać. Słucham. No, pogoda, rodzina, praca, dieta, forma fizyczna. Ja wiem, czy taka znajomość... Chociaż czekajcie. Nie, to nie jest ten. Bo tu mi coś zaświeciło. I tak patrzę, u kogo mogło mi to zaświecić. Może znajomość tego strażnika jednak mi się przyda, słuchajcie. A nuż kiedyś mnie, słuchajcie, zeskanuje, będę miała coś, co nie powinna mieć tego, tak? I przez to, że go znam, nie wiem, albo zaszantażujemy, albo, nie wiem, będzie nas lubił, to nas i tak przepuści. Dobra, pogadajmy z nim o wszystkim. Rozmawiaj o pogodzie. Jak się panu podoba pogoda w tym tygodniu? Mokro. No tak, leje jak z cebra. Niech pada. Normalnie mam takiego znajomego, on też zawsze tak odpowiada. Tak jak ja teraz cytuję, no. Tym samym tonem. Dobra, rozmowa o rodzinie. Macie rodzinę? Nie. I nigdy nie miał? Miałem. A teraz? Teraz nie. To jest dosłownie on. Rozmowa o pracy. Na czym polega wańska praca? Przychodzę na czas, nakładam grzywny, idę do domu. To wszystko? Łamię też kości. Brzmi jak wymarzona praca. Tak. Rozmowa o diecie. Cały dzień jest pan na służbie. Pewnie nie ma pan dużo czasu na posiłki. Jedzenie to nie problem. Jak go pan rozwiązuje? Nie jem. Wcale? Czasem nakładam na matwis grzywny w bułkach, albo je konfiskuję. Nie boi się pan zatrucia pokarmowego? Niczego się nie boję. Na froncie widziałem różne... niezłe gówno. Jadłem gówno. Byłem gównem. Teraz jestem bezpieczny. Okej. Okay. Rozmowa o formie fizycznej. Jak udaje się panu zachować jakąś świetną formę fizyczną? Regularnie ćwiczę z pałką na świeżym powietrzu. To wszystko? Tak. No wstecz. Właściwie to tak tylko zapytałem. Wszystko jedno. Dobra, zakończę rozmowę. Dobrego dnia. Powinno być na koniec takie nara. Nie, naprawdę. On powinien mieć na imię Piotr. Naprawdę. Dobra, biuro rzeczy znalezionych. Tutaj nic nie możemy, tu też nie możemy. No to dobra, idziemy. Była całkiem miła rozmowa na sam początek, nie? No tu się boję, nie? No może kiedyś, słuchajcie, jak mi się na czerwono zaświeci, to tamten gość nas uratuje. Chociaż on tak, wiecie... mech, tak to nazwijmy. Zaraz, bo tutaj powinien być pomnik, nie? Który... O, tu. Dobra, tu sobie machniemy. O. Przyda się. Plus jeden. Ale dopiero teraz mi nalicza. Nie wiem, to może ja, słuchajcie, jakoś jeszcze nie doliczyłam się tych punktów. Że powinnam się dorobić. Co tu się dzieje? To jest ta godzina nienawiści? Czy coś takiego? Drodzy współobywatele i przyjaciele. To jest pewnie ten wielki wódz. No ładnego masz wąsa, mów dalej. Dobrze, jesteś cudowny, można dalej? Miałam kliknąć? Kliknąć, no dobra. Ale przynajmniej go w pełnej krasie zobaczyliśmy. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, ręka w rękę i ramię w ramię z powodu wyjątkowej okazji. Chcemy kogoś wyróżnić. Nasz kraj jest wielki, wyjątkowy i piękny. Wszystkich nas jednoczą wspólne zmartwienia i przyjemności, a także długa tradycja wyróżniania tych członków kręgu naszych przyjaciół, którzy są tego godni, by życzyć im wszystkiego najlepszego. Mowa o waszym koledze, towarzyszu Chemnitzu. Najważniejsze jest to, że wierzymy w siebie, w naszą własną siłę, w nasz kraj. Pracujemy i osiągamy wiele wspaniałych rzeczy.
chciałbym szczerze podziękować wam, drodzy przyjaciele, za wasze zwycięstwa i osiągnięcia, wasze zrozumienie i zaufanie oraz szczerą, płynącą z głębi serca troskę o wasz wspaniały kraj. Dzisiaj wszyscy możemy stać się odrobinę lepsi. W tym celu musimy po prostu traktować naszych rodziców z miłością i wdzięcznością, obdarzać swoje dzieci i rodziny całą naszą uwagą i troską, szanować kolegów z pracy, doceniać przyjaciół, chronić prawdę i sprawiedliwość. Serio? Być szczęśliwi i pomagać wszystkim w potrzebie. Jednak najważniejsze, abyśmy nigdy nie zdradzili sprawy naszego wielkiego narodu. W końcu każdy dostanie to, na co zasłużył. Chwała naszemu wielkiemu państwu! Pokój i dobrobyt naszej wielkiej ojczyźnie. Życzę wam szczęścia, zdrowia i pomyślności. Hurra! Dobra, tylko że skoro tak było super pięknie, czego go powiesili? Ja tu czegoś nie rozumiem. Za co go powiesili? Powiesili Chemnitz na naszych oczach. Muszę dowiedzieć się od kogoś, co tu się dzieje. Magda Rakowicz musi coś wiedzieć. O, no on, słuchajcie, przecież to jest takie abstrakcyjne. Dał taką mowę, taką wzniosłą, że tak pięknie, super. I że on tak zasłużył i go powiesili. Ja tu czegoś nie rozumiem. Dobra, idziemy. Czy ja tu mogę kogoś coś? Nieznajoma osoba... O, mogę z nią pogadać, czekajcie, zobaczymy. Tak? Jestem Evan Redgrave, pracuję tutaj. Ja też opiekuję się roślinami. A pana nazwisko? Jest pierwszy na liście, gdy trzeba kogoś ukarać za usunięte kwiatki. Potrzebuje pan czegoś? No dobra, opiekuję się roślinami, no to tyle wiemy. No powiem coś nowego. Co pan robi? Te rośliny raczej tego nie potrzebują. Te rośliny oblazły przeklęte żuki. Jeśli nie wyłapię tego robactwa, to za kilka dni nie zostanie ani jeden liść. A bierzemy udział w konkursie na najpiękniejsze rośliny doniczkowe. Napełniłem tymi żukami już dwie torby, a mimo to wciąż wszędzie ich pełno. No to zakończę rozmowę. No dobra, wiemy co robi. Mogę zabrać żuk... Patrzcie, to mogę przeszukać. Ja mogę mieć prywatnego żuka? Patrzcie, on dalej tu wisi. Co to jest? Butelka whisky, alkohol wysokiej jakości. W sumie znalezione, nie kradzione, zabieramy. Mam nadzieję, że nie będę miała za to konsekwencji. No ja tutaj nic nie mogę zrobić. Nie, czekajcie, mogę popatrzeć. Wow. Ale... Czekajcie, przecież on miał nam dać ten list. Ktoś podsłuchał albo się dowiedział. I dlatego go powiesili. Dobra, ja już wcale Magdy nie muszę pytać, ja już wiem. A przepraszam, tutaj też whisky wsadzili? Że tak zapytam? Bo widzę, że... Biometryczna skrzynka, dziedzictwo Redgrave. Dobra, ja sobie to wezmę. A pamiętacie, w jedynce chowaliśmy w te... w kwiatki haracze. Czekajcie, daj to. Nie żyje. Powierzchowano go na zebraniu pracowników. Nagle nieoczekiwane, straszne. Dobra, a teraz whisky. A to, otwórz. Zebrane kody. Heimdala, chyba tak to się czyta. $250 tego jest. Trochę tego nazbieramy, słuchajcie. Dobrze, tu nic nowego nie ma, ogrodnik. To może to plus 25, słuchajcie, za to, że jak ja będę chciała coś z nim, wiecie, sobie ugadać. O, pogadajmy z nimi, z babeczkami. I powiedziałam mu, że jakbym się miała spotkać z kimś z takim autorytetem jak jego, to wybrałabym listonosza. I co on na to? Wziął się za dorabianie, dołączył do jednego z tych oddziałów karnych. Wyleciała mi z głowy nazwa, no wiesz, tych odłapania szpiegów. Ale z ciebie bezduszna sucz? Trzeba się ocenić. No ciekawe, czy o tamtym gadały. No dobra, idziemy dalej. Tutaj nikogo nie mogę zaczepić. Nic. O, coś mogę tu zrobić. Automat sprzedażowy, dobra. Podziel się opinią na temat automatu, zakończ oględziny. Automat zaopatrzeniowy wita was. Nie no, ja raczej nic nie potrzebuję. Chwała wodzowi! Dobra. Idziemy dalej. W ogóle, ostatnio w komentarzach, tak, daliście mi sporo protipów. Ja sobie przygotowałam karteczkę, żeby zapisywać właśnie najważniejsze rzeczy, ale też ktoś mi napisał, że tutaj może pojawić się Karl. Karl właśnie z pierwszej części, ale co trzeba zrobić, to mi nie powiecie. I dobrze, szanuję.
No, i może mi się to uda, może mi się nie uda. Jak się uda, będę miała niespodziankę. Więc będzie spoko. Dobrze, tutaj nic. Tutaj jest ta Serena. Pani Serenko. Co tam słychać? Bojeczki z kapustą, najlepsze smutki. O, w sumie wiecie co, zjadłem takiego pierożka z taką kapustą albo z grzybami, o. No. Dobra, skoro ona tylko sprzedaje, polecam kisiel żurawiowy. Jezu, mój ulubiony! Dobra, dziękuję. No, z wózkiem sobie nic nie robimy. No dobra, słuchajcie, idziemy sobie do Magdy Rakowicz. Mamy 8 godzin, już tutaj trochę tego czasu przefujarzyłam. No ale wiecie, do każdego tutaj staram się zajść, zagadać. Tutaj hajsy nam są potrzebne, ja się boję tych rachunków, więc pewnie pójdziemy do roboty dzisiaj. No zobaczymy, tutaj jakaś ożywiona dyskusja jest. Tutaj nic nie ma, whisky jest moja, proszę się odstosunkować, znalazłam pod pokrzywą. Tu nic nie mogę. Dobra, to idziemy dalej. Tu coś, tu nie, tu nie. Tu też nie. Czemu nikt nie chce ze mną rozmawiać? Przecież ja mam się z kimś tam zaprzyjaźnić, tak? Mnie nikt nie lubi. No dobra, jestem nowy, że tak powiem. Młody człowieku, stań w kolejce i czekaj. Jak wezmę odejść, to się cofnę. Następnym razem. Aha, ale no dobra, no to podejdziemy, no musimy czekać chyba tą godzinę. Dobra, no to czekaj. Dobrze, poczekam. Normalnie jakbym na pocztę poszła. Jest, Magda Rakowicz. Rozmawiajmy. Po co tu przyszedłeś? No o niego najpierw zapytajmy. Stracono Chemnica. Przyszedłeś tu, aby powiedzieć mi coś, co wszyscy już wiedzą? Wiecie co, do tej roli nadawałaby się Młotka. Nie wiem dlaczego, ale ja tutaj Młotkę widzę. Jest pani jedyną osobą, jaką znam w całym ministerstwie. Wystarczy, że wiesz, kto jest twoim przełożonym i gdzie jest twoje miejsce pracy. Przez jego śmierć mam tylko więcej obowiązków. Zapytaj o wzrost liczby obowiązków. Dlaczego ma pani więcej pracy? Chemnic nie żyje, czyli nie może wykonywać swoich obowiązków, więc należy go zwolnić. Gdy pracownik jest zwalniany, musi oddać swoją oficjalną pieczęć oraz tajne dokumenty, podpisać dziennik bezpieczeństwa, złożyć zaświadczenie o zwróceniu wszystkich książek z ministerialnej biblioteki, ale najważniejsze jest to, że nie oddał swojej przepustki. Strażnicy powinni mieć jego rzecz. Idź do strażnika przy punkcie kontrolnym i powiedz, że cię przysyłam. Oddać ci rzeczy Chemnicy. Weź mapę ministerstwa. Bez niej będziesz błądził po tych korytarzach do końca świata. Co znowu? Rozmowa o wszystkim. Zaraz, ja sobie sprawdzę, co ja o niej wiem. Magda Rakowicz. Nic o niej nie wiem. Dobrze, no to porozmawiajmy z nią. No, trzeba poznawać współpracowników, tak? Pamiętajmy, że to jest gra taka, gdzie wszystko, co jakiekolwiek informacje sobie przyswoimy, one mogą nam się przydać. Więc dobra, rozmawiamy z nią o wszystkim. To jest jeszcze, no dobra, to jest już trzeci odcinek, ale to jest początek gry, gdzie jeszcze wszystkich poznawamy, więc no to się przyda. Powiedz jej komplement. Pani Magdo, wygląda pani wspaniale. Moja odpowiedź sobie była takie serio. Zachowaj swoje komplementy dla głupich damulek jak Emma Heizer. Na mnie one nie działają. Nie miałem na myśli nic złego. Nie będzie też z tego nic dobrego. Rozmawiaj o pogodzie. Jak podoba się pani pogoda? W prognozie mówili, że będzie słonecznie. Meteorologia to naukowe usprawiedliwienie błędnych prognoz pogody. Nie wierzy pani w prognozy pogody? Prognoza to coś, czego się oczekuje, a pogoda to coś, co po prostu jest. Nie widzę powodu, by tracić czas na bezsensowne oczekiwania. Dobrze, to zapytajmy o jej pracę. Pani Magdo, czy lubi pani swoją pracę? Praca nie jest po to, żeby ją lubić, tylko by ją wykonywać. Ale mimo wszystko, to ode mnie zależy, czy zostaniesz zabrany stąd siłą przez ochronę za przeszkadzanie innym w pracy. Dobrze, to o rodzinę. Pani Magdo, czy ma pani rodzinę? Młody człowieku, czy nie sądzisz, że to nie jest twoja sprawa? Chciałem być tylko uprzejmy. Uprzejmość to dobrze wyglądająca obojętność. Rób tak dalej, a wkrótce wszyscy będą cię nienawidzić. Dobra, spoko, nara. Zakończ rozmowę. Dobrego dnia. Okej, czyli my musimy pójść teraz do tego strażnika. Czekajcie, czy nam tu coś mamy? Tu są strażnicy, nie? O, to się tak możemy tepać, fajno. Aha, biuro rzeczy znalezione. Dobra, wiem gdzie to jest. Tylko czekajcie, bo ja teraz mam to whisky. Ale nie, whisky wziąłem wcześniej. Zresztą mówiłam, znalezione pod pokrzywą moje. Dobrze, czyli tu może być. 15 minut szperania, no nic no.
Czy mamy tu zgubione i skonfiskowane przedmioty pracowników? Co cię tu sprowadza? Czekajcie, to nie jest ten gościu od tego? Tego takiego... Tak, nie. Chyba to ten. Przysyła mnie Magda Rakowicz. Przyszedłem po rzeczy Chemnitza. Możesz wziąć to, co zostało. Zostało? Ktoś już po nie był? Jakiś pracownik wziął skrzynkę i sobie poszedł. Jaki pracownik? Nie moja sprawa. Sprawdź rzeczy. Dobrze, ja będę musiała w ogóle pamiętać, jakie czytam poszczególne postaci, żeby, no, żeby nie było głupio. To może być ten, właśnie nasz list od ojca. I przepustka, to Magdzie mamy zająć. A list to ja sobie przeczytam zaraz. O ile będę mogła. To list od mojego ojca. Pewnie mogę otworzyć go trochę ostrożnie, ale do diabła z kopertą. Muszę jak najszybciej poznać jego zawartość. Dobrze, dawaj tutaj, tu. List. Drogi synu, jeśli to czytasz, to ja pewnie już nie żyję. Wybacz mi, że trzymałem cię na dystans i że przez ostatnie lata nie byliśmy ze sobą tak blisko jak niegdyś. Może w to nie uwierzysz, ale zrobiłem to, aby cię uchronić. Nawet moja śmierć służy temu celowi, ochronienie mojego syna. Nie wiem, kto oprócz ciebie przeczyta ten list, więc nie mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dlatego ukryłem te odpowiedzi w specjalnych skrzynkach ukrytych w budynku ministerstwa. Tylko ty możesz je otworzyć. Ich zamki są zakodowane tak, aby odblokować je mogła tylko twoja biometria. Mam nadzieję, że uda ci się je zgromadzić i podejmiesz właściwą decyzję. Pierwszą skrzynkę powinieneś otrzymać razem z tym listem. Pozostałe musisz odnaleźć sam. Pamiętaj, aby nikomu nie ufać, Ewanie. Żałuję, że pozostawiam ci takie ponure dziedzictwo. Powodzenia i kocham cię, synu. To taki bardzo osobisty list, nie? O, no tutaj na razie to mamy. Dobra, czyli tak. Ty będziesz coś wiedział o skrzynce? O co chodzi? Nie, pan, jeszcze się kojarzy trochę... Aha, no postaje, no to tu już było. O, rzeczy znalezione... A to było? Odpowiada pan za biuro rzeczy znalezionych? Tak. Skąd biorą się rzeczy w pudle? Przynoszą je ludzie? Głównie patolog. To bardzo obywatelsko z jego strony. Takie ma polecenia. Gdy ktoś umiera, stajemy dokumentami, przynosi je tutaj. No dobra, no to reszta to już nic z nim nie do tego. Właściwie to tak tylko zapytałem. Wszystko jedno. No dobra, zakończę rozmowę. To już było. Dobrze, czyli tak. Pójdziemy może, słuchajcie, najpierw damy przepustkę Rakowicz. Albo czekajcie. Zrobimy tak. Mapa. Rakowiczówna tu chyba się... Jak nie mogę? To ja... Aha, może ja muszę przez bramkę przejść, czekajcie. Tu już mogę? Tak, tu już mogę, dobra. To idziemy do Rakowiczówny. Znowu godzina w kolejce, no co za barbarzyństwo! No typowa poczta, ewentualnie NFZ. Po co tu przyszedłeś? Odaj przepustkę. Przyniosłem przepustkę Chemnitza. Daj mi ją. Wreszcie mogę zwolnić... nie. A, to ona czyta. Wreszcie mogę zwolnić go z pracy. Bardzo dobrze, że nie wypożyczył żadnych książek z biblioteki. Oni traktują to bardzo poważnie. Teraz jego przydział awansowy jest wolny. Jego przydział awansowy? Miało być przeniesione na wyższe piętro i teraz to miejsce jest wolne. Będą oni walczyć wszyscy durnie w biurze. Akta personalne Chemnitza są gotowe, by przynieść je do archiwum, ale... Ale? Ale kurier kolejny raz nie dostarczył do archiwum wszystkiego. On się nie przejmuje, bo my to mamy zawsze nagrodzenie... Bo to my zostajemy nagrodzeni za zagubione dokumenty zawierające państwowe tajemnice. Poszukaj w wózkach stojących w pobliżu miejsc pracy. Jeśli znajdziesz te dokumenty, to przynieś je do mnie. No dobra, no. No znowu nam dała robotę, gdzie ja tutaj chciałam skrzynki biometryczne szukać. No dobra, no to my idziemy, przejdziemy sobie. To tutaj pewnie te skrzyneczki tu. Tylko wiecie co? Każde to jest 15 minut. A ja chciałam dzisiaj coś zarobić. Tu nic nie ma. Dobra, jeżeli w kolejnej nic, słuchajcie, nie... Patrzcie, możemy tu się wołać i możemy zapukać i ze sobą porozmawiać. Tu możemy zadzwonić. Nagle strasznie dużo rzeczy nam się odblokowało, słuchajcie. No nic, no zobaczymy.
O, mamy to. I mamy, patrzcie, biometryczna skrzynka. Dobra. Czyli tak, dawaj to. Tu możemy znowu otworzyć. Mamy już 10. No, jestem ciekawa, czy my to, słuchajcie, odkryjemy. Dobra, czyli jak to już mamy? A, wracamy znowu do Rakowiczowej i znowu pewnie godzina czekania. Ile się pracowało? 2 godziny, nie? Ja bym dzisiaj poszła jeszcze do roboty, chociaż raz. I kolejny, czekaj, godzina, no. Dobra, była poczta, NFZ. Na to zaraz czekamy. Co znowu? Znalazłem teczkę z dokumentami. Daj mi ją. Zajmę się nią i ustalę, kto ją zgubił. Osoba ta pożyłuje dnia, w którym się urodziła. Na przyszłość pamiętaj, że gdy znajdziesz taką teczkę, masz ją przynieść prosto do mnie. Nie pokazywać nikomu i nie zaglądać do środka. Tak będzie bezpiecznie dla nas obojga. Zrozumiałam, tak zrobię. Dziękuję. No dobra. Czyli tak, teraz możemy włamać się na dowolny terminal. Tylko, mi się wydaje, że my na ten terminal możemy się włamać wtedy, kiedy nikogo tam nie ma. Bo terminal mi się wydaje, że to jest to, ale tutaj widzicie, jest jakiś człowiek. To jest... Czekajcie, babeczka wychodzi, spróbujemy tu. Pa, pa! Mam nadzieję, że ona nie będzie patrzyła. Nara. Że to jest to, czekajcie. I tutaj 30 minut, no trudno. Ważne, żeby nam zostały... Ten, co to jest? Broszura zatytułowana 50... 30 sposób... A to jest już kradzież, słuchajcie. I środek przeczyszczający. Czy ja to powinnam kraść? Wiecie co, ja nie chcę tego kraść. Ja bym, wiecie co zrobiła, ja bym to drugie wzięła. Oto. Ale mi zatrybiło tamto wcześniejsze. Dobra, zobaczmy. Ma jakąś pocztę. Wewnętrzna administracja, skrzynka główna. Otrzymujesz rozszerzenie za pomyłkę w swoim cotygodniowym sprawozdaniu. Kolejny błąd poskutkuje wpisem do akt osobowych. I tutaj jeszcze jest sprawiedliwość dla dłużników. W zeszłym tygodniu kolejna grupa pasożytów i szkodników, którzy nie płacili swoich rachunków, została wysłana do państwowej kopalni, gdzie spędzili od 5 do 20 lat, pracując na spłatę swoich długów. Ministerstwo Opieki Społecznej przypomina, że terminowe opłacenie rachunków to święty obowiązek wszystkich obywateli naszego państwa. Dobra, czyli wiem, że ja będę musiała swoje rachunki płacić, tak? Dobra, to ja już tutaj chyba więcej nic nie mogę zrobić. Nie chcę tam tego kraść, słuchajcie, bo... Jak się stąd wychodzi? Okej. Okay. No. Bo ja nie wiem, czy mnie tam ten strażnik lubi, czy nie lubi. Czekajcie, możemy do niej zagadać? W sumie nie byliśmy, no to wiecie. Dzień dobry. Cześć, czego jeszcze cię tu nie widziałam? Jestem nowy, nazywam się Evan. Jestem Emma Hazer. Miło mi cię poznać. Zapytaj o list Chemnitza. Nie wiem, czy ja powinnam z nią o tym rozmawiać, no bo to była taka prywatna dość rzecz. No ale dobra, tu jest wykrzyknik, no... Czekajcie. Chyba o nią chodzi. 28 lat. Właśnie zauważyłam ostatnio... Czekajcie. Weź mi wróć tu do ludzi. Morris. Rakowiczowa nie ma, a pokaż mi tą tą. Nie. Bo patrzcie, jak wejdę sobie w... Emmę, ona ma tu serduszka. Czy ja mogę z kobietami, które mogę uwieść, mam serduszka? No nie, zobaczymy. Zapytaj o list Chemnitza. Nie wzięłeś przypadkiem jakichś rzeczy należących do Chemnitza? Nie. Rozmawia o wszystkim. Zapytaj o Chemnitza. Co się stało z Chemnitzem? Wybacz, nie mogę o tym rozmawiać. Patrzcie, nabiło mi się 102 punkty, nie zauważyłam wcześniej. Dobra, ale ja na razie tego nie będę wykorzystywała, bo nie wiem, czy tego nie będę potrzebowała później, więc zobaczymy. Zapytaj o ulubione seriale telewizyjne. Właśnie, ostatnio oglądaliśmy. Pasja wodza. Dobra, zapytaj ministerstwo. Jak ci się pracuje w ministerstwie? Pracuję tu dopiero pół roku. Przygotowuję dokumenty, piszę raporty, robię zestawienia statystyczne. Rozumiem. Edytuję polecenia, archiwizuję korespondencję, wydaję pozwolenia na wywiady, wyjazdy, wysyłam przesyłki, odbieram przesyłki, roznoszę przesyłki. Emmo, rozumiem. No i oczywiście petenci, ciągle ich pełno. Do tego zajmuję się też innymi rzeczami. Nieźle. Po prostu potrzebuję pieniędzy. Szczerze mówiąc, pod koniec dnia padam na twarz. Ale może uda mi się znaleźć tu męża i dzięki temu skończy się moja katorga. Serio, tutaj szukasz męża? Dobra. I zakończę rozmowę. Miłego dnia. Miłego dnia. Dobrze. A, wypytaj z pracowników o biometryczną skrzynkę. Czekajcie, bo ja tu chyba te obie... Czekajcie, ona tu grzebie. Może ona coś podłożyła. Ja jeszcze raz sprawdzę, wiecie? Nie, nie podłożyła nic, ale szukała czegoś. No, jestem ciekawa czego. Dobra, wiecie co? My w tym odcinku już nie zdążymy sobie popracować,
ale ja sobie jeszcze tu pogrzebię. Dobra, tu nic nie ma. I jest jeszcze tutaj jedna skrzyneczka. A, tu są aż dwie. Tu jest jeszcze jakaś nieznajoma osoba. Tej nie mogę. Ale dobra, tu sobie pogrzebię. Pamiętajcie, że muszą nam zostać 2 godziny na robotę chociaż. Dobrze, tu nic nie ma, ale z tobą sobie pogadamy jeszcze chwilkę. Dzień dobry. Mam na imię Evan, jestem tu nowy. Nicholas Page, kurier. A, to pewnie ten dziadu, co zgubił naszą paczkę. Zapytaj, gdzie można znaleźć przydatne przedmioty. Wiesz może, gdzie można kupić przydatne rzeczy? Sama mi kilka rzeczy na sprzedaż, ale robię niestety interesy tylko z ludźmi, którym ufam. Nie, no dobra, tutaj na niego nie wypłacę. Zapytaj Liz Chemnitza. Nie wziąłeś może czegoś rzeczy Chemnitza? Nie. Rozmowa o pracy. Opowiedz mi o pracy kuriera. To takie sobie zajęcie. Niby mam dostęp do innych pięter, ale co z tego, skoro nic z tego nie mam? No dobra, my od niego nic, słuchajcie, nie wyciągniemy. O, mogę z nim porozmawiać. Patrzcie, oni zaczęli teraz nagle wychodzić i ja się mogę z nimi poznać. Jaki piękny dzień na pracę. Przedstaw się. Dzień dobry. A ty coś za jeden. Nigdy cię już nie widziałem. Ochrona, obcy na sali. Spokojnie, kolego. Nazywam się Evan Redgrave. Jestem tu nowy. Właśnie zaczynam pracę. Och, słyszałem, że zatrudnili kogoś nowego. Jestem Peter Dong. O co chodzi? Czego potrzebujesz? Zapytaj o Liz Chemnitza. Nie wziąłeś może czegoś rzeczy Chemnitza? Nie. Jezu, każdy ma jedną odpowiedź. Nie. O co chodzi? Rozmowa o wszystkim. Oj, panie, ty tu masz tyle rozmowy. Wiecie co, my może w przyszłym odcinku sobie z nim porozmawiamy. To jest Peter Dong, 29. Ale patrzcie, z nim też mam serduszka, on jest facetem. To już nie wiem, kiedy mi się te serduszka pojawiają i przy kim, wiecie? No nic, mam nadzieję, że on mi nie ucieknie teraz. Tak, ja będę mogła z nim rozmawiać. Dobra, to ja sobie tu spauzuję w takim razie i w kolejnym odcinku sobie z nim już porozmawiamy o tym wszystkim, o tej pracy i tak dalej i zobaczymy, co on mądrego nam powie. Dobrze, a na razie wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.